Dzień dobry, Anna Luboń, kulturalna.pl. O tym filmie mówiło się od dawna także dlatego, że w głównych rolach grają Penelope Cruz i Javier Bardem i wcale nie jest to hollywoodzka wielka superprodukcja, tylko kameralny, chociaż mocny i głośny i szeroko rozpowszechniany i zdobywający nagrody na wielu festiwalach film Asghara Farhadiego, obecnie jednego z największych mistrzów kina. Historia jest prosta. Penelopa gra Laurę, która przybywa do hiszpańskiego miasteczka na ślub swojej siostry. No i podczas gdy wszyscy są w sielenkowych nastrojach, zostaje porwana córka Laury. Znika bez śladu. Zaczyna się dramat. Wszyscy wokoło są podejrzani. Laurze pomaga jej były ukochany, mieszkaniec tego miasteczka, z którym kiedyś łączyła ją płomienna miłość. Bardzo mocny film, który łączy kilka różnych gatunków, bo i dramat, i trochę taką obyczajową historię. To jest też kino psychologiczne, to jest słynna cały czas opowieść o rodzinie czy o zamkniętej grupie, w której kiedy coś się wydarza, wybuchają tajemnice sprzed lat, drobne sekreciki i wielkie, straszne rzeczy. Pod podszewką prawdziwy wizerunek pisarza, obiecują autorki Sylwia Stano i Zofia Karaszewska, które z literaturą i z branżą literacką, z pisarzami, wydawcami zaprzyjaźnione są od dawna. Wiedzą, z kim rozmawiać, wiedzą, kto jak się nosi i jakie historie można uzyskać. Nie bez powodu, kto jak się nosi, bo to jest książka, której punktem wyjścia jest moda. Zgromadzeni tutaj, zaproszeni do niej pisarze, zaczynają od wyboru ubrania, które zaprojektują. Następnie ten projekt zrealizuje projektantka Justyna Ołtarzewska, a dziewczyny w tym czasie przesłuchają swoich bohaterów bardzo dokładnie, nie tylko spytają ich o to, dlaczego wybrali taką część garderoby, dlaczego taką zaprojektowali, ale też o to, jak żyją. I to nie tylko w to, co się ubierają, ale też co było ważne dla nich w dzieciństwie. Bardzo fajnie, wnikliwie napisana książka z wywiadami, z takimi parareportażami, a wśród bohaterów obłędne nazwiska. Olga Tokarczuk, Joanna Bator, Katarzyna Bonda, Sylwia Hutnik, Grażyna Plebanek, Janusz Leon Wiśniewski, Wojciech Chmielarz. O Boże, można ich wymieniać i wymieniać. Każde z tych nazwisk to autor arcyciekawych historii. W tej książce historii własnego życia. 15 marca do kin wchodzi wyjątkowy film, jeszcze jeden, o którym dzisiaj chciałam powiedzieć, Monument. To jest drugi film Jagody Szelc, jednej z najciekawszych artystek polskiego kina teraz, bardzo autorskiej, łączącej w sposób niezwykły zupełnie gatunki. To znaczy gatunki ona wykorzystuje jak narzędzia, dowolnie sobie je bierze, robi z nimi co chce, po to, żeby opowiedzieć swoją historię. Monument opowiada o studentach hotelarstwa, którzy jadą na praktyki do jakiegoś hotelu na prowincji. No i w tym hotelu dzieją się rzeczy tak totalnie dziwne, że wytrącają z wszelkiej narracji, z wszelkiego rzeczywistego myślenia. Jest to film dyplomowy Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, więc można powiedzieć, że ci aktorzy też odbyli niezwykłą podróż ze swoją reżyser. Ja przypomnę, że w zeszłym roku do kin wszedł film Jagody Szelc Wieża Jasny Dzień. Teraz wchodzi Monument. Oba filmy docenione, nagrodzone w Gdyni na festiwalu. No i to są takie filmy, które jak się raz obejrzy, to potem wszystko wydaje się inne. Polecam Monument.